że wczoraj padało, wiemy, dzisiaj też pada, ale czy będzie padać w ciągu dnia? O tym Elwira Kaśków. Dzień dobry, zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Na radanym termometry niemal w całym kraju wskażą od 9 do 10 stopni. Nieco cieplej będzie na zachodzie, a także wzdłuż wybrzeża, ponieważ tutaj termometry wskażą od 12 do 14 stopni w Szczecinie. W pozostałej części dnia, głównie w środkowym i wschodnim pasie kraju, dominować będą chmury frontowe. Stąd też opady deszczu, które okresami będą się nasilać i staną się jeszcze bardziej intensywne. Pogodniej słonecznie za sprawą wyżu będzie jedynie na północy oraz zachodzie kraju. 13 i 15 stopni w Szczecinie, w Poznaniu 14 stopni. We Wrocławiu, a także w Krakowie tutaj 11 stopni, we Wrocławiu 13. W pozostałej części kraju temperatury będą się utrzymywać w granicach od 11 do 13 stopni, nieco cieplej, bo od 14 do 15 w zachodniej Polsce. Do południa nadal będzie w całym województwie dość pochmurnie, będą występowały opady deszczu, rano będą jeszcze dość intensywne. We Wrocławiu pojawi się 9 stopni, najchłodniej w Kłodzku, Wałbrzychu i Jeleniej Górze, ponieważ tutaj termometry wskażą od 7 do 9 stopni. 7 stopni w Kłodzku i 9 w Świdnicy. Po południu pogoda w regionie zacznie się stopniowo poprawiać. Jeszcze dość wczesną porą opady zanikną, pojawią się przejaśnienia, a za chmur wyjrzy słońce. Na północnym i zachodnim planie województwa 11 stopni, ponieważ tutaj w Jeleniej Górze 11, najcieplej w Skorzelcu 14 stopni. W Kłodzku najchłodniej tylko 9 stopni. Późnym popołudniem pogoda nieco się poprawi i rozpogodzi już prawie na całym obszarze. Ciśnienie w okolicach Wrocławia będzie rosło, w południe wyniesie około 1011 hektopaskali. Wiatr z kierunków północnych umiarkowany i silny, nawet do 30 km na godzinę, może być okresami porywisty i może nawet przekraczać 50 km. Biometr będzie niestety niekorzystny, dokuczać będą nam zmienność nastroju i dolegliwości reumatyczne, a porywisty wiatr będzie potęgował niestety odczucie chłodu. Proszę Państwa, trwa poranny program telewizji Echo 24. Niestety z prognozy pogody wynika, że dobrze nie jest. Małym pocieszeniem był fakt, że po południu jest szansa na to, że się rozjaśni, nie będzie tak mocno padało. Wczoraj na moment się przejaśniło, ale tylko na moment. Zobaczymy teraz, rozmawialiśmy już z kucharzem, mieliśmy krótki przegląd prasy. Zobaczymy, jak wygląda sytuacja na wrocławskich ulicach. Łączymy się z naszym reporterem. Piotr Błachut jest na ulicy Karkonoskiej. Piotrze, czy są korki, czy można spokojnie przejechać do centrum Wrocławia i wyjechać z Wrocławia? Dzień dobry, witam serdecznie. Kierowcy dopiero wjeżdżają na wrocławskie ulice, także dopiero mniej więcej za godzinę będziemy mogli spodziewać się sporych utrudnień, ale już teraz zakorkowanych jest kilka głównych ulic. Przede wszystkim są to wjazdy do Wrocławia od strony Trzebnicy, Środy Śląskiej, Obornik, a także Kobierzyc. Zatory tworzą się także na ulicach Kosmonautów, Lotniczej, Legnickiej, Krakowskiej, Trauguta, Klecińskiej i Opolskiej. Drodzy Państwo, proszę pamiętać o tym, że pogoda nam dzisiaj nie dopisuje, także warto kierować swoimi pojazdami ostrożnie, bowiem nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze. I mam też ciekawą informację dla tych, którzy chcieliby uniknąć spotkania z kontrolerami biletów w dniu dzisiejszym. Ci pojawią się na liniach D, 131, 119, 141, 911 i 921. O tym, co dzieje się na wrocławskich ulicach, będę informował na bieżąco. Dziękujemy bardzo. To był Piotrek Błachut. My oczywiście jeszcze z nim spotkamy się dzisiaj na antenie. To swoją drogą ciekawe, że tak można powiedzieć, gdzie będą kontrolerzy, prawda? Ale to jest bardzo ciekawe, że Państwo właśnie mogą dowiedzieć się z telewizji Echo24 nie tylko, gdzie są korki i którędy przejechać do centrum Wrocławia, ale w których tramwajach można się spotkać z kontrolerem MPK. Co nie oznacza, że zachęcamy do jeżdżenia bez biletów, też żeby nie było wątpliwości. Oczywiście. Teraz proszę Państwa Marian Maciejewski i przegląd prasy. Jak
jak wspomniałem, Gazeta Wyborcza zdominowana jest tym protestem Czarnym Poniedziałkiem. Tutaj są różne informacje. Przede wszystkim mnóstwo zdjęć. Dyrektor Kapitolu Konrad Imiela zastąpił strajkujące panie w kasie. Męska część Gazety Wyborczej Wrocław solidarnie ze strajkującymi koleżankami ubrali się koledzy na czarno. Pod Galerią Dominikańską demonstrowali razem jej pracownicy i klienci i tak dalej. Mnóstwo zdjęć, taki fotoreportaż. Gazeta Wrocławska ucieka troszeczkę, oczywiście też podaje wiele informacji, ale ucieka troszeczkę w inne tematy ciekawe. Na przykład w Piechowicach na lekcjach uczniowie nauczą się, jak zostać mistrzem strzelanek. Ale tu nie chodzi ani o strzelanie karabinkowe, ani o strzelanie bramek w piłce nożnej, lecz chodzi o cybersportowców. Otóż cybersportowcy to jest taka grupa ludzi, zwykle młodych zapaleńców, którzy korzystają z najnowszych technologii, ale często już na poziomie zawodowców. W Korei Południowej tacy właśnie e-sportowcy, jak się ich nazywa, są nie tylko mistrzami, ale są zawodowcami i nieźle na tym zarabiają. To pierwsza strona Gazety Wrocławskiej, także w środku. Wrocławian na pewno ucieszy informacja, że browar piastowski ma wrócić do życia i ma ważyć piwo. Otóż znajdujący się przy ulicy Jedności Narodowej browar już 12 lat temu przestał piwo ważyć. Budynki popadały w ruinę, przechodziły z rąk do rąk. Ale jest plan, żeby wokół tego właśnie browaru utworzyć nowy i po prostu popłynie z Wrocławia piwo, które w tej chwili zostało przeniesione, nasz browar piastowski przeniesiony, jeśli chodzi o nazwę i w ogóle o obtwarzanie, do Szczecina. Badania tomografem dla palaczy. Zapisz się. Tutaj zachęca Dolnośląskie Centrum Onkologii. Palacze mogą zapisać się na badania przedsiewowe z użyciem tomografu komputerowego. W gazecie podane są wszelkie kontakty, informacje właśnie jak się tam zapisać. Znów zamykane jest przejście Świdnickie. Tym razem nie z powodu jakiegoś gruntownego remontu, tylko po prostu awarii. Tunel przecieka i trzeba będzie go wyłączyć na 4 tygodnie, aby poprawić wszelkie izolacje. Gazeta Wrocławska zaproponowała też Państwu taki ranking klubów fitness. Można pisać, można dzwonić, gdzie się najlepiej czujemy, gdzie najlepiej spalamy kalorie i można na te właśnie kluby głosować. Zabrali fotoradary, przybyło wypadków. Okazuje się, że kiedy weszła w życie od 1 stycznia ustawa, że Straż Miejska nie może już wystawiać radarów na ulicach, niestety wypadków przybyło. Także jest to taka informacja do rozważenia ponownie. Na razie tyle, ale zapowiem już następną rzecz, bo oprócz tego, że Gazeta Wrocławska pisze o rzeczach bieżących, także dziś jest artykuł Historia strzelanina na ulicach Breslau. Ja jeszcze z tym się nie zdążyłem zapoznać, ale przeczytam i Państwu opowiem, kto do kogo i dlaczego strzelał. Na razie dziękuję. I proszę Państwa, ponownie jesteśmy w kuchni, czyli u Oskara. Oskar, z tych składników, o tu już widzimy, o Boże, jak to pięknie wygląda. Ale pięknie wygląda. Możemy pokazać? Możemy pokazać na pewno. Proszę powiedz, no w zasadzie to jest takie bardzo mało czasochłonne dania. Wygląda tak, rewelacyjnie. Arcydzieło. Mhm. A powiedz, czy ono ma
Czy to jest dobry posiłek na śniadanie? O tak. Wydaje mam mi na się... myśli tutaj kalorie, energię, bo tak się mówi, że śniadanie to jest taki najistotniejszy posiłek w ciągu dnia. Wydaje mi się, że tak. Mamy tutaj sałatkę koktajlową, czyli dużo witamin. Mamy tutaj pomidora koktajlowego, cebulkę. No i przede wszystkim jaja, które dają nam bardzo dużo energii na dzień. A to jest ile? Z dwóch jajek? Bo... Z trzech. Trzech. Z trzech jajek. Do tego, tak jak mówiłem, przysmażyliśmy jeszcze tutaj kurki z cebulką i zrobiliśmy grzaneczki. Oskar, ty już mówiłeś o tym, że warto jest korzystać z tych produktów sezonowych, prawda? Tak, grzyb jest takim produktem sezonowym. Jak możemy zrobić jeszcze jajecznicę, korzystając z innych produktów sezonowych? Jeżeli chodzi o jajecznicę, możemy kombinować ze wszystkim. Kto co lubi, to może dodać po prostu do jajek. A pan najbardziej lubi jajecznicę z? Ja najbardziej lubię jajecznicę z kiełbasą i z kiszonym ogórkiem. Tak, czyli taka po prostu najbardziej klasyczna z klasycznych. Tak, dokładnie. Jeszcze swego czasu próbowałam takie jajecznice, gdzie było bardzo dużo papryki, ziół. To naprawdę było bardzo smakowite. Z jakaś rukola jeszcze na tym się znalazła, z tego co tak, z oczywiście. Tego, co no, tak jak mówię, z jajecznicą można naprawdę mocno kombinować i zrobić po prostu wszystko. A co jeszcze będziemy robić oprócz dzisiaj? Tego jeszcze dzisiaj zrobimy bagietkę. Taką, ponieważ już jest... jesień, zrobiło się pochmurno, także trzeba zjeść coś bardziej solidnego na śniadanie, żeby mieć tą moc na cały dzień. Ale to będzie śniadanie czy drugie śniadanie, bagietka? Alternatywa dla tego dania. Alternatywa. Tak, tak. A więc możemy zrobić, zrobimy bagietkę z kiełkami brokuła, z kiełkami buraka. Do tego dodamy kaczkę, seler naciowy, który ma bardzo dużo witamin, żółtą cukinię, czosnek, papryczkę. Dobrze, a to jak się spotkamy następnym razem, to powiesz nam, w czym tę kaczkę marynujesz, bo ona już teraz wygląda ładnie. Dobra. Proszę Państwa, a my teraz idziemy do Michała Wawrzyniaka. Michale, prosimy Cię tutaj bardziej, bliżej. Otóż Michał Wawrzyniak, jesteś trenerem... Tak, trenerem personalnym. Czyli co to Kto znaczy? To jest trener właśnie? Kto to jest trener Zajmuję personalny? Zajmuję się prowadzeniem zajęć indywidualnych z... osobami, które się do mnie zgłaszają. Prowadzimy taki trening, jest on poświęcony w 100% tej osobie, także każdy będzie, kto przyjdzie na taki trening, będzie w 100% zadowolony. Ale to są ćwiczenia fizyczne? To są ćwiczenia fizyczne, oczywiście. Czyli najczęściej na przykład ktoś się zgłasza i czego oczekuje? Najczęściej zgłaszają się osoby, które potrzebują zrzucić i chcą schudnąć. Czyli co, ludzie, którzy siedzą dużo za komputerem tak, i nie mają czasu, tak? Przeważnie takie osoby, które dużo pracują, mają mało ruchu, one właśnie mają problem z tym, że nie mogą zrzucić. Dlatego takie osoby się zgłaszają. A Michał, powiedz tak, czy to jest tak, że zgłaszają się tylko panie, tylko panowie, czy to po prostu jest tak nie pół na pół? Nie ma różnicy, jest nie pół ma. Na pół. Ale mają takie nierealne na przykład życzenia czy żądania, że 10 kilo w miesiąc? Zdarzają się takie osoby, ale takim osobom łatwo jest to wytłumaczyć. Oczywiście takie osoby mają dziwne swoje przyzwyczajenia. To znaczy? Które trzeba im wypersadować. Na przykład jest spożywanie powiedzmy jakichś tam trunków, dodatkowo na przykład jedzenie jakichś niezdrowych rzeczy. Jeżeli ćwiczą, to na przykład a mimo nie mogą, wszystko chcą nie mogą... schudnąć, a nie chcą zrezygnować z tamtych rzeczy. Czyli to musi być spięte z dietą. Zaproponować różnego rodzaju zamienniki. Czyli przekaz jest prosty. Nie można schudnąć, jeśli się nie zarzuci złych nawyków żywieniowych. Zgadza się. Sam trening niewiele da. Z biegiem czasu trzeba jak najmniej, jak najwięcej tych złych nawyków. A zdarzały się osoby, które tak lubiły jeść albo coś pić wieczorami, że mimo treningu nie chudły? Zdarzają się takie osoby, które też przychodzą nie tylko po to, żeby schudnąć, ale żeby się poruszać, żeby się po pracy odstresować. No tak, bo to w tym ruchu tak naprawdę to chodzi przede wszystkim o zdrowie, prawda? Sylwetka jest też pochodną, tak jest. Po prostu. Oczywiście najlepiej zachęcać takie osoby do tego, żeby trzymały się diety i chodziły również regularnie na trening. A czy możemy teraz zobaczyć kilka ćwiczeń? Na przykład, oczywiście. Tylko gdybyś najpierw mógł powiedzieć, na jakie partie mięśni to będzie, a potem nam je pokazał. Dzisiaj chciałem zaprezentować trening taki metaboliczny w formie tabaty. Jest to 4-minutowy trening. Polega na tym, że się wykonuje 4 ćwiczenia, jedno po drugim,
w dwóch rundach. Ćwiczenie trwa 20 sekund, przerwa między ćwiczeniami 10 sekund. Okej, to tu zostawiamy cię, tak? My idziemy dalej, a prosimy, żebyś nam pokazał. Pierwsze ćwiczenie jest to klasyczny skład, czyli przysiad. Najważniejsze w tym ćwiczeniu jest to, żeby kolano nie wychodziły poza linię stopy, ani nie schodziły do środka. Plecy muszą być utrzymane prosto, brzuch napięty. Hop, 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 hop. Wykonujemy sobie takie ćwiczenie 20 sekund, później jest przerwa 10-sekundowa, przechodzimy kolejno do następnego ćwiczenia. Następne ćwiczenie będzie to przysiad do podporu przodem. Całe ręce trzymamy na ziemi, wyrzucamy nogi do tyłu, hop, utrzymujemy stabilną pozycję, brzuch napięty, biodra nie wiszą, są ustabilizowane, głowa przedłużeniem kręgosłupa, wracamy do pozycji przysiadu podpartego, robimy wyskok w górę. To jest nasze kolejne drugie ćwiczenie, które również wykonujemy 20 sekund. Następnym ćwiczeniem jest bieg bokserski. Trzymamy sylwetkę prosto. Hop. Unosimy jak najwyżej kolana. Ręce mocno pracują. Oddychamy głęboko. Trzymamy sylwetkę prosto. To jest nasze trzecie ćwiczenie. Czwarte ćwiczenie będą pajace, ale takie skrócone. Hop, hop, hop. Nie ma tu nic skomplikowanego. Trzymamy sylwetkę prosto, głowa przedłużeniem kręgosłupa. Ręce nie muszą pracować nad głowę. Wystarczy, że będą unoszone na wysokość linii barków. Proszę Państwa, z nami w studiu są pan Waldemar Forysiak, dzień dobry, Straż Miejska we Wrocławiu, Mateusz Czmiel, nasz dziennikarz, który jeszcze kilka lat temu pracował, czyli EH24, który jeszcze kilka lat temu pracował w schronisku dla zwierząt. Oczywiście nasi goście są absolutnie nieprzypadkowi, no bo mamy dzisiaj, tak jak już wspominaliśmy na początku programu, Dzień Świętego Franciszka z Asyżu, czyli Światowy Dzień Zwierząt. Cały październik w ogóle jest miesiącem poświęconym zwierzątom. Tak. Zwierzętom. I od razu, zanim pierwsze pytanie, muszę powiedzieć, że jadą też do nas konie Straży Miejskiej. Jeśli do nas dojadą, bo gdzieś utknęły, nie wiemy czy w korku, jeśli do nas dojadą, to oczywiście je w trakcie programu pokażemy, bo oczywiście dziś rozmawiamy o Straży Miejskiej Konnej. Proszę powiedzieć, dlaczego strażnikom miejskim, do czego potrzebne są konie? Tak naprawdę to chciałbym powiedzieć, że referat konny istnieje już 20 lat. Posiadamy 7 koni i można tak powiedzieć w skrócie, konie docierają tam, gdzie nie dotrze radiowóz, tam, gdzie jesteśmy potrzebni, czyli tereny wodonośne, lasy miejskie, parki. Tak, a to duży obszar wokół Wrocławia. Ale jesteśmy także na Ostrowie Tumskim, jesteśmy w Rynku, no i coś, co najbardziej jest popularne, festyny osiedlowe. Czyli jesteśmy taką atrakcją, zwłaszcza dla dzieci. Ja muszę też powiedzieć, że skoro pan wymienia te miejsca, gdzie bywa Straż Konna, także natknęłam się kiedyś, będąc psem na spacerze w Parku Południowym, właśnie na strażników miejskich i mój pies potraktował konia jako jakiegoś rywala i przeciwnika, bo zapewne pomyślał, że to jest duży pies, na którego trzeba szczekać. A czy pan ma wrażenie, że w związku z tym, że jeździcie konno, to jak gdyby z założenia jest większy szacunek, strach ludzi przed takim strażnikiem, który nie idzie, a jest konno? Różnie, w zależności od tego, jak ten koń ma być wykorzystany. Czyli ten, kto popełnia wykroczenie, no powiem szczerze, ma respekt do konia, do strażnika, który siedzi tak wysoko i na takim dużym zwierzęciu. Przypominam, koń potrafi ważyć 700 i więcej kilo, czyli to jest praktycznie maszyna pełna mięśni. Ale konie, tak jak powiedziałem, służą także do przełamywania barier, czyli zbliżają i zbliżają do strażnika i do tego, co strażnik chce obywatelowi przekazać. Czyli jeżeli obywatel nie ma nic na sumieniu, widać, jak widzi konia, to zupełnie się nie boi i traktuje go. Jest to piękne zwierzę. Ja powiem szczerze, też miałem dystans, pewien opór.
bałem się, można nawet powiedzieć, natomiast przełamuję te lęki, bariery i powiem, zachęcam każdego, jeżeli będzie widział patrol konny, można śmiało podejść, pogłaskać, zbliżyć się do tego zwierzęcia i wtedy stajemy się bardziej ludzcy, czyli przez ten kontakt. Ten patrol jest, tak, wygląda bardzo elegancko, tak jak ja wtedy w Parku Południowym widziałam, o czym wspomniałam, ale proszę powiedzieć, bo koń jest dużym zwierzęciem, pan mówi, jest taka no, maszyna i mięśnie, jest dużym zwierzęciem, ale równocześnie dosyć płochliwym. A jednak bywacie w różnych miejscach. To nie są tylko te tereny wodonośne, ale te pikniki na przykład, czy festyny. Czy łatwo jest zapanować wtedy nad koniem? Bo on ma bardzo dużo tych sygnałów z zewnątrz. Są specjalnie szkolone do tego, że poruszają się w centrum dużego miasta. Tak, są szkolone, przeszły szkolenia specjalistyczne. Nie boją się gwaru dużego miasta. Nie boją się huków, wystrzałów, czyli no, można powiedzieć, że są to potulne zwierzątka. Niemniej jednak bardzo ważne jest tutaj zapanowanie nad koniem przez jeźdźca, a nasi jeźdźcy są, no, można powiedzieć, wybitnymi fachowcami w tym zakresie. Zanim wrócimy jeszcze do tego, Mateusz, ty do Straży Konnej. Mateusz, ty pracowałeś w schronisku. No do schroniska tego typu akurat, schroniska dla małych zwierząt, konie nie trafiają, aczkolwiek wiemy, że są takie schroniska, prawda? Jak Tara chociażby znana, ona gdzieś siedzibę miała swego czasu pod Trzebnicą, nie wiem, czy nadal tam jest. Ale w każdym razie, w tym Światowym Dniu Zwierząt, czy to jest taki dzień, kiedy na przykład do schroniska przychodziło więcej osób, więcej się pochylało nad losem tych gdzieś porzuconych stworzeń? Każdego roku schronisko organizowało z tego względu dni otwarte. Zawsze w zależności od tego, jak dokładnie ten 4 października wypadał. Natomiast zawsze weekend wcześniej bądź weekend później były organizowane dni otwarte i zawsze spotykało się to z bardzo pozytywnym takim odbiorem mieszkańców Wrocławia, ale nie tylko, bo nie tylko właśnie wrocławianie przyjeżdżali do schroniska adoptować zwierzęta, byli to ludzie z Trzebnicy. Zdarzały się nawet sytuacje, że przyjeżdżali ludzie z Gdańska, czyli tak naprawdę z drugiego końca Polski, tylko po to, aby adoptować tego jednego konkretnego staruszka, który czekał na dom już kilka lat. Gdzie była akcja jakaś taka, nazwijmy to promocyjna, tak? Gdzie wcześniej się mówiło, że jakieś zwierzę potrzebuje pomocy, tak? Stąd te wizyty z Gdańska przede wszystkim w schronisku działają wolontariusze, którzy umieszczają ogłoszenia o tych zwierzętach, bo no dzisiaj jest internet, tak? Kiedyś tego internetu nie było, znalezienie domu dla zwierzęcia było naprawdę ciężkie. A teraz wystarczy wrzucić zdjęcie, krótki opis, co się już dzieje. Są tak szybkie kanały i tak dobry przebieg tych informacji, że bez problemu takie zwierzak jest w stanie znaleźć. Mateuszu, masz doświadczenie. Ja czytałem, że głosy fachowców, że w schronisku jednak bardzo źle obecność znoszą koty, które są indywidualistami i które potrzebują, źle się czują w stadzie. Mówi to kociarz. No, tak przeczytałem. Ja nie, psy zdecydowanie łatwiej się adaptują mimo ciężkiej sytuacji, bo to jest schronisko. Koty fatalnie znoszą. Tak jak powiedziałeś, kot jest indywidualistą. On nie lubi życia w stadzie, on lubi chodzić swoimi ścieżkami. W momencie, gdy zamykamy go na kociarni, gdzie jest kilka kotów, gdzie te... Tam są dobre warunki, natomiast to nie są na tyle dobre warunki, żeby ten kot czuł się dobrze psychicznie przede wszystkim. Tak. Zdarzają się tam oczywiście bójki między tymi zwierzętami. Dochodzi też czasami do sytuacji, gdzie one za wszelką cenę chcą uciec. Tak? I to szczególnie dotyczy dzikich kotów. Dlatego na przykład jeśli chodzi o schronisko we Wrocławiu, ono nie przyjmuje kotów wolno żyjących dzikich, które zgodnie z prawem mogą również żyć na ulicy w mieście, co również widzimy. Czyli, konkretnie jakie się przyjmuje? Jakie koty trafiają? Przede wszystkim zwierzęta, które miały właściciela, które były oswojone i które nie poradzą sobie na wolności. I to jest priorytet, ale żeby takie jest zwierzę pewnego przyjąć. Rodzaju taki stereotyp, że jak ludzie przychodzą do schroniska i nie wiedzą, bo są być może tacy, którzy jeszcze nie wiedzą, czy wezmę kota, czy wezmę psa, że ludzie uważają, że no kot jest fałszywy, to lepiej weźmy psa, bo z kotem to różnie bywa. Czy jest coś takiego wśród przeciętnych mieszkańców Wrocławia? Znaczy w ogóle Polaków? Bardziej w Polakach leży taki problem, że za wszelką cenę chcą adoptować zwierzę młode, małe, zwinne, które jest najbardziej atrakcyjne. Do schroniska trafiają takie zwierzęta, natomiast wolontariusz nie musi szukać mu domu, bo taki pies bardzo, pies czy kot bardzo szybko znajdzie dom. Problem jest z tymi starszymi, które miały właściciela przez 10 lat i zostały porzucone, które miały 16 lat, bo i takie sytuacje się zdarzają. I
każdy właśnie chce mieć tego szczeniaczka, takiego pupilka, żeby go... Że on jeszcze ładny, miły, zbawi się. Wszyscy lubimy, jak jest jeszcze mały, potulny i grzeczny. Śmieszny. Ale tutaj się i śmieszny, tak. Ale pojawił się wątek tego charakteru, tak? Czy naszego wyobrażenia, stereotypu dotyczącego kotów i psów w tym wypadku. Co jest nieprawdą. A proszę, no tak, powiedziałam, że jesteś kociarzem. Ale proszę powiedzieć, czy konie mają charakter, każdy inny? Ależ oczywiście, tak jak ludzie, są konie bardziej dynamiczne, powiem szczerze, nawet i uparte. Ciężko je w pewien sposób dostosować do naszych wymogów. No ale są też konie, które praktycznie jak kotki są potulne i można praktycznie z nimi zrobić wszystko. A to na jakimś etapie widać, że koń może być przeznaczony do pracy w straży miejskiej, że ma jakieś cechy, które łatwiej będzie mu być właśnie w mieście, w dużych... Przepraszam, choćby na tej zasadzie, że wiemy, że jakiś koń bardziej nadaje, jest koniem, nie wiem, wyścigowym, czy jest płochliwy. Tak, no tak. Oczywiście takich koni nie stosujemy, bo to są konie ogiery albo klacze. My wykorzystujemy wałachy, czyli zwierzęta, które z samej natury są już spokojniejsze i te hormony nie powodują pewnego zachwiania emocjonalnego. Czyli mamy de facto pełną kontrolę nad tym zwierzęciem. A proszę powiedzieć, gdzie te konie straży miejskiej śpią? No, śpią w świetnych warunkach, na partynicach i pod pełną opieką naszych funkcjonariuszy, bo to nie jest tylko przyjemność. Oczywiście to są obowiązki. Konia trzeba oporządzić, wyczyścić, nakarmić, napoić, a także muszą odbyć kilkukrotną, można nazwać, rozgrzewkę, czyli muszą się wybiegać. No, to jest po prostu fizjologia związana z procesem trawienia. Dlatego jeźdźcami u nas są pasjonaci. Oni po prostu te zwierzęta kochają i poświęcają także czas po godzinach pracy. Czyli to nie jest tylko praca, ale także przyjemność, obowiązek, pasja. Ja powiem tylko, dopowiem, że kilka lat temu, kiedy miałam taki epizod kilkuletni, kiedy jeździłam konno, teraz mniej, to rzeczywiście koń musi się wybiegać, bo jeśli się nie wybiega, to bardzo łatwo można z niego spaść, co mi się także przydarzyło. Pan Waldemar Forysiak, Straż Miejska we Wrocławiu, i Mateusz Czmiel, Echo 24, byli naszymi gośćmi. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Proszę Państwa, mamy informację, że konie zostały do nas dowiezione, więc pewnie w pewnym momencie naszego programu je pokażemy. A z nami jest sokolnik, pan Adrian Karasiewicz, oczywiście z sokołem. I teraz tak, ja przed naszym spotkaniem trochę o sokołach poczytałam, jaką to mają rozpiętość skrzydeł i tak dalej. Proszę mi powiedzieć, czy to jest młody sokół, czy to jest taki gatunek, no, który jest właśnie takiej wielkości? Znaczy, to jest jeden z najmniejszych sokołów europejskich. Jest to dżemlik. Akurat w tym wypadku jest to samica, którą sprowadziłem z Anglii. Ona już jest, powiedzmy, dorosłych rozmiarów. Natomiast jej upierzenie zmieni się z roku na rok, bo ono ptaki w procesie pierzenia wymieniają sobie te pióra. Natomiast wielkościowo większa nie będzie. W dodatku samica jest większa od samca u ptaków drapieżnych zawsze. Także samiec w tym wypadku byłby jeszcze mniejszy. Są to bardzo drobne ptaki. Akurat przylatują ze Skandynawii, z obszarów Wielkiej Brytanii do nas na zimowiska. Także właśnie tu w obrębie Dolnośląskiego województwa bardzo często można je spotkać. Aczkolwiek są małe, bardzo szybkie i trudno je rozpoznać. A czy do niej można podejść, czy nie bardzo? Czy się spłoszy? Ona jest tak bardziej do mnie nastawiona pozytywnie, bo raczej większość czasu ze sobą siedzimy. A do obcych to jest troszkę z rezerwą. Bo tutaj właśnie, przepraszam, przed chwilą widzieliśmy, kiedy nasz dźwiękowiec poprawiał panu mikrofon, no to ona to tak te skrzydła... jakby uciec. Tak, skrzydła rozstawiła. No, zaniepokoiła się trochę, szczególnie jak to jest z góry, po prostu zrobi jakiś ruch, to ona wtedy odbiera to jako atak. A do czego pan wykorzystuje tę... Sokolicę? Sokolicę, tak. Używamy ptaków głównie do płoszeń, natomiast sokolnictwo to jest sztuka polowania z ptakiem drapieżnym, także mam odpowiednie gatunki też do polowania i również tym się zajmujemy.
Natomiast ona jest bardzo fajnym ptaszkiem do puszczenia drobnych ptaków, takich jak wróble i innego tego typu gatunki. Natomiast zajmujemy się również puszczeniem gołębi. Przykładowo teraz na jednej z wrocławskich odlewni w hali produkcyjnej wypłaszamy gołębi, bo niestety były dużym uciążeniem. Na osiedlach również zajmujemy się tego typu działalnością. Tam niestety jest spory problem w większości. Ale to co, chodzi o to, żeby inne ptaki w danym obszarze wypłoszyć, żeby one się tam nie pojawiały? I czy to tylko o ptaki chodzi? Tak, regularna obecność ptaka drapieżnego zniechęca wszystkie inne po prostu ptaki do przebywania w tamtym obszarze. Natomiast nie działa to też na wszystkie gatunki, bo też trzeba położenie sprecyzować dokładnie na jedną, powiedzmy, zdobycz. Bo w momencie, kiedy prezentuje się ptaka drapieżnego, trzeba to robić to systematycznie w stosunku do jednego gatunku ptaka. Jeśli będzie się to puszczało, prowadziło nieregularnie, to po prostu zaczną go tolerować jako naturalne otoczenie, które nie sprawia mu zagrożenia. Ale czyli czym przyzwyczajają polega, się ale po na czym polega puszenie? Czy on tylko je odgania, czy niestety je zabija? Nie, puszczamy. One są specjalnie trenowane, żeby wykonywały lot w dosyć agresywny sposób. I one po prostu w soku puszczone do lotu wygląda, jakby coś atakował. Natomiast jest to takie, jest to przynęta na sznurku zwykle, lub jak puszczam jastrzębia, no to wtedy wykonuje dosyć szybki nalot na rękawice. A proszę powiedzieć, one są trenowane, pan trenuje tego sokoła, no bo przecież jak on poleci, to on musi też wrócić, prawda? Pan ma zresztą na ręku tutaj, no nie wiem jak to nazwać, taką specjalną, czy rękawicę, czy ochronę, a tak, rękawicę, tak, żeby nie uszkodził dłoni, ale czy właśnie one są puszczane wolno i wracają, czy są na jakieś uwięzi? Jak trening w ogóle wygląda? Znaczy, trening jest dosyć skomplikowany. W sumie jest to proces niezakończony przez całe życie ptaka. Zawsze coś jest do zrobienia, jakiś dodatkowy element. Natomiast one są puszczane całkowicie luzem. Jeśli by nie spasowało jej moje towarzystwo, mogłaby lecieć codziennie, gdzie chce. Natomiast zawsze wracają. No, na tym polega cały proces treningu sokolniczego, który w obecnych czasach już jest oparty stricte na poznaniu psychiki ptaków i na behawioryzmie. Także już powiedzmy niektóre średniowieczne metody, jak to tam królowie kiedyś układali, to dawno w zapomnienie przeszły. Natomiast w tym momencie po prostu cały czas wszystko na pozytywnych bodźcach. Ale ona wraca do pana, ponieważ co? Jest jej... Jest przywiązuje się do właściciela. Karmi ją pan. Swoją drogą. Po pierwsze, ptak drapieżny, on się nie rusza, jeśli nie musi upolować. Zdali sobie partnerki uciec albo migrować. Więc teoretycznie poza okresem migracyjno-rozpłodowym ptak drapieżny najedzony siedzi na jednej łapie i nie rusza się. Dla niego każdy ruch to jest strata energii. W związku z tym, żeby ją uzupełnić, musi coś upolować. Polowanie jest bardzo trudne, nawet dla tak skutecznych łowców jak drzemnik, bo niestety to jest ptak, który w sezonie zimowym, jak przylatują do nas na zimowiska, musi jednego albo dwa ptaki codziennie musi złapać. Jak nie złapie, to po prostu on może... On ma takie zapotrzebowanie, tak? Strasznie szybki metabolizm, parę dni bez jedzenia i no niestety nie będzie w stanie się wieczorem ogrzać. Mhm. Jak przyjdzie przymrozek, będzie trochę wilgoci miał na skrzydłach. Ale można powiedzieć, że pan jest z zawodu, to jest pana zawód, pan się z tego utrzymuje. No, tak, no w sumie w życiu inaczej pieniędzy jeszcze nie zarobiłem. Czyli ile lat pan pracuje jako sokolnik? Jako sokolnik od 2006. To już będzie 10. Ale to jest tak, że co? Dzwoni do pana na przykład zarządca budynku i mówi, że są ptaki i chciałby, aby tam, nie wiem, mniej siadało gołębi. Dzwoni do pana jakaś firma, że gdzieś się zagnieździły jakieś ptaki? No, najczęściej tak to wygląda. Albo ja szukam zleceń. Aczkolwiek w tym momencie mamy już całkiem niezłe obłożenie. Również na przykład wiosną w parkach miejskich płoszymy gawrony, bo parki są ulubioną miejscówką dla gawronów, robią sobie kolonie. I mogą sobie państwo wyobrazić, jak na 2-hektarowym parku wygląda około 500 gniazd gawronów. To daje nam jakieś 1000 osobników. Z tego z tych 500 gniazd wyjdą jeszcze ale taka młode. Nieduża sokolnica. Znaczy ona nie, na gawrony mam po prostu inny zestaw ptaków. Na wakacyjne płoszenia, powiedzmy, kiedy normalnie od marca, kwietnia do października gdzieś, ptaki się pierzą i w tym momencie zwykle sokolnicy z nimi nie latają. Dlatego ten zestaw ptaków, który lata jesień-zima, jest odstawiany do pierzenia, natomiast ja przez jesień-zimę pierzę w specjalnym garażu pod sztucznym oświetleniem, robię sztuczną wakację, żeby one się przepierzyły znowu na wakacje. Na wakacje. I taki cykl, żeby po prostu... Czyli pan ma więcej tych sokołów. Tak, w sumie 9. 9. A proszę jeszcze powiedzieć krótko, z jaką prędkością tak pikuje sokół, jeśli to jest taka ta prędkość maksymalna? Ja gdzieś czytałam, nie wiem, czy dotyczyłoby to tego gatunku, że około 400 kilometrów jest w stanie uzyskać, ale wydaje mi się to po prostu... Tak, sokół wędrowny. Soku 400 wędrowny. Kilometrów? Do 400 gdzieś w okolicy. No właśnie, tak, gdzieś trafiłam na taką informację. Tak.
Bardzo, bardzo dziękujemy panu za spotkanie. Ptak jest bardzo spokojny, jak widzisz, czyli zaprzyjaźniony z właścicielem. Pan Adrian Karasiński był naszym gościem. Karasiewicz. Pan Adrian Karasiewicz był naszym gościem. Bardzo panu dziękujemy i pozdrawiamy. Jak się Sokolica wabi? Achaja. Achaje. I pozdrawiamy Achaje. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Proszę jeszcze pozostać z nami chwilę. Witamy Państwa w drugiej godzinie naszego porannego programu. Przypominamy tym, którzy dopiero wstali, że dzisiaj jest 4 października, jest po godzinie 8, a my jesteśmy już z Państwem, którzy nas oglądają od godziny 7, czyli Artur Brzozowski i Ewa Wolniewicz. Proszę Państwa, był dlatego, że dzisiaj jest Dzień Świętego Franciszka z Asyżu, czyli Światowy Dzień Zwierząt. Między godziną 7 a 8 był u nas sokolnik. Rozmawialiśmy także z Konną Strażą Miejską we Wrocławiu. Niestety na czas nie dojechały, nie zostały dostarczone konie, utknęły w jakimś korku, ale za parę chwil, myślimy, będziemy mogli je pokazać, bo w końcu są. Być może jeden z tych koni wejdzie tutaj do studia. No na pewno będzie przed. Dobrze, proszę Państwa, na początek drugiej godziny naszego spotkania przypomnijmy, co się działo 4 października w latach minionych. I tak w 1883 roku w swoją pierwszą wyprawę, w swoją pierwszą podróż wyruszył legendarny, osławiony filmami i literaturą pociąg, czyli Orient Express. Natomiast 4 października 1957 roku Związek Radziecki wystrzelił pierwszego sztucznego satelitę Ziemi Sputnika 1. Jak podkreślaliśmy, był to początek Gwiezdnych Wojen, czyli walki między komunistycznym Związkiem Radzieckim i Stanami Zjednoczonymi o podbój kosmosu. Rosjanie starali się wtedy udowodnić, że kapitalizm jest gorszy od komunizmu. Zanim jeszcze kolejne dwa wydarzenia związane z Dolnym Śląskiem, z Wrocławiem, to nie wiem, czy dobrze usłyszałam, ale chyba otrzymałam informację. Tak, dobrze usłyszałam. Mianowicie konie dojechały do naszego studia. Muszą Państwo przyznać, że prezentują się imponująco, zresztą tak samo jak strażnicy miejscy, którzy siedzą na tych koniach. Jak wynika z naszej rozmowy z panem Waldemarem Furysiakiem z poprzedniej godziny naszego programu, wiemy, że służą do patrolowania rejonów wodonośnych, więc także parków. Ale też są podczas pikników, no i tak. Podkreślmy, że taki koń może ważyć aż 700 kilo. Tak, jak określił pan Waldemar Forysiak, jest to taka maszyna i zbitek maszyna mięśni. Maszyna pełna mięśni. Tak, maszyna pełna mięśni. I proszę państwa, jeszcze dwa zdarzenia z kalendarium naszego. Otóż w 1900 roku powstał Teatr Miejski w Lwowie. To nie jest bezpośrednio związane z Wrocławiem, ale myślę, że historycznie może to być bliskie wielu wrocławianom. Wielu tak, przeprowadził się później do Wrocławia. Tak, a w 1934 roku urodził się profesor Wojciech Wrzesiński, czyli... Były rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, znany nie tylko we Wrocławiu. Dzisiaj życzenia imieninowe składamy Franciszkom, Konradom, Lucjanom, Petroniuszom i paniom Dobromiłą. Dobromiłą, tak. Wszystkiego najlepszego tym, którzy obchodzą dziś imieniny. Tak, proszę Państwa, w naszym programie porannym oczywiście gotujemy, o tym będzie za chwilę, także będzie przegląd prasy, przypomnimy informacje z minionej doby i naturalnie poinformujemy o tym, co na wrocławskich drogach. I ponownie, proszę Państwa, spotykamy się z panem Waldemarem Forysiakiem, czyli Straż Miejska Konna. Spotykamy się, tak jak mówiliśmy już kilka minut temu, czy kilka chwil nawet temu, konie dojechały, czyli razem z końmi pan Zbigniew Golonka, także Straż Miejska Konna, czy też Konna Straż Miejska. Tutaj pan Waldemar w stroju... No powiedzmy oficjalnym, tak? Tutaj też strój oficjalny, ale już zdecydowanie konny. Proszę powiedzieć, czy to jest ten strój, w którym jeździ pan konno? Czy Straż Miejska Konna wsiada na konia?
Oczywiście, że tak. Przepisy BHP wymagają jednak troszeczkę innego stroju i samo jeździectwo też wymaga, aby ten strój był inny. No składa on się, góra jest taka sama jak u pana Waldemara, to z tym nie ma problemu. Natomiast dół, żeby był komfort jazdy i bezpieczeństwo, to muszą być wysokie buty i spodnie, które nazywają się bruczesy. Pani Zbigniewie, ale żeby nie było wątpliwości i nasi widzowie wiedzieli to na pewno, pan przyjechał konno z Partynic tu na Bielany Wrocławskie. Cały czas konno. Konie nie zostały przywiezione w specjalnym samochodzie. To znaczy wszystko zależy, gdzie się poruszamy. Jeżeli jedziemy gdzieś dalej, to po prostu te konie przewozimy. Mm-hmm. Przewozimy dlatego, że no, samo dojście zajęłoby zbyt dużo czasu i wtedy nie ma czasu na samą tą działalność prewencyjną, na to patrolowanie. W związku z tym są przewożone. No, odległości po Wrocławiu ograniczają się, to jest granica gdzieś do 40 minut jesteśmy na miejscu. Tutaj do państwa jechaliśmy 10. A proszę powiedzieć, piękne, bo w tej chwili widzimy konie. Jak one się wabią? Ten kary, czyli ten czarny, ma na imię Solaris, ma lat 11, jest prywatnej hodowli. Obok niego jest ten brązowy, to jest kasztan Buczyn, ma lat 9. Obydwa są rasy wielkopolskiej i ten kasztan jest hodowli stadniny koni Pępowo. One mają na pewno jak człowiek, konie też mają swoje cechy. Czy panowie między sobą mówicie na przykład, że co jest specyficznego w poszczególnym koniu? Tak, każdy koń ma swój charakter i tak jak stare przysłowie mówi, z koniem się nie należy kopać, bo i tak się przegra. W związku z tym, jeżeli koń ma zły dzień, to należy takiemu koniowi odpuścić i, że tak powiem, rozchodzimy się w zgodzie. Czyli ma prawo po prostu ma do tego, żeby do swojego ten słabszy zdania. Dzień oczywiście, mieć. Nie wnikając dlaczego. Tak. No to pytanie dlaczego, to już wynika jakby z jego własnych doświadczeń życiowych i tak dalej. Czasami też trzeba mieć to doświadczenie takie duże, żeby rozróżnić, czy on to robi specjalnie, czy faktycznie ma dość. Bo jeżeli ma dość, no to faktycznie, no tak jak z człowiekiem, jeżeli jest zmęczony, to już nic się więcej z niego nie wykrzesze. Natomiast jeżeli robi to specjalnie, bo potrafi, konie się bardzo szybko uczą, dostosowują się do sytuacji, mają genialną pamięć, więc każdą krzywdę, jeżeli się mu zrobi, zapamięta. Jeżeli przyjdzie taki moment, to odgryzie się. To może czasami oddać. Ale na czym polega? Co złośliwego koń może zrobić? To znaczy tak, przede wszystkim jego formą obrony przed człowiekiem i za doznane krzywdy to jest albo ugryźć, albo kopnąć. I jeżeli koń chce kopnąć, nie ma takiej siły, żeby tego uniknąć. Nie ma. On ma o tyle szybszą reakcję od człowieka, że człowiek nie jest w stanie ani tej nogi cofnąć, ręki obrócić się, czy cokolwiek zrobić. Mówię, to jest kwestia, kiedy jeżeli koń chce kopnąć. Jeżeli tylko chce postraszyć, to on tylko tam podskoczy, prawda, czy coś uda. Natomiast no, gorzej jest z ugryzieniami, bo z tym, że koń zawsze zamanifestuje. On najpierw pokaże, że odejdź, nie zbliżaj się, nie ruszaj, nie dotykaj. A jeżeli, że tak powiem, tego sygnału człowiek nie odczyta, no to w tym momencie koń potrafi czasami zaatakować. Ale mówię, to jest tylko w takich wypadkach, kiedy koniowi była robiona krzywda i on się tak broni. A proszę powiedzieć, czy panowie kiedyś padli ofiarą tego złego dnia u konia, bądź też nie odczytali prawidłowo jego ostrzeżenia? Funkcjonariusze jeżdżąc na koniach używają specjalnego kasku. I to jest taki też apel do wszystkich, którzy uprawiają sporty, jeżdżą na rowerach, na deskorolkach. No warto. I dzięki między innymi kaskom uniknęliśmy jakichś poważniejszych wypadków. Tak jak mówiłem, owszem, zdarzały się pewnego rodzaju urazy, ale to był słabszy dzień funkcjonariusza. Jego jakby nieuwaga, zagapienie się niż wina zwierzęcia. Proszę jeszcze powiedzieć o takiej rzeczy, żeby koń, bo tutaj pan Waldemar, kiedy spotkaliśmy się kilkanaście minut wcześniej, mówił o tym, że każdy koń ma swoje predyspozycje. Tak? Jeden jest do wyścigów konnych, inny może pracować w straży miejskiej. Co decyduje o tym, że on może pracować właśnie w straży miejskiej, tak? No, musi odpowiadać pewnym takim kryteriom, które żeśmy sobie założyli. Przede wszystkim musi to być koń duży, rosły. On ma samym swoim wyglądem wzbudzać respekt.
On już sam sas, patrząc na niego, jak Państwo widzieliście, to są duże, rosłe konie. Musi mieć minimum 1,70 m w kłębie, czyli w tym najwyższym miejscu, tuż nad łopatką, nad przednimi nogami, bo taki koń robi po prostu wrażenie. Druga sprawa, staramy się wybierać konie i robimy to w ten sposób, że bierzemy konia na próbę. Bo to nie jest tak, że po prostu każdy koń się do tego nadaje. Ten koń zupełnie inaczej zachowuje się u siebie w domu, na swoim podwórku, niż jak przyjedzie tutaj. Też nie robi się tego w dwa dni, bo w dwa dni on nie pokaże, co on tam potrafi, prawda? Natomiast już po miesiącu, jak on się poczuje pewniej, bo zobaczy, że jest w nowym domu, i no to ja tutaj pokażę, co ja potrafię. Czyli może chojraczyć, krótko rzecz ujmując. Dokładnie, dlatego właśnie tak ważne jest to. Na pewno musi mieć spokojny charakter, musi być, nie może być agresywny, nie może przejawiać żadnych objawów agresji, ponieważ jeździmy do szkół, do przedszkoli, więc no, byłaby to z punktu widzenia wizerunkowego wielka tragedia, bo no nie może, no taki koń nie może. Poza tym, no jeżeli my się staramy tłumaczyć, że takie zwierzęta są łagodne, więc to nie wchodzi w ogóle w grę. Kiedyś było tak, że wybierano konie ze względu na urodę, bo był im piękniejszy. Nie patrzono na charakter, jaki on ma. W tym momencie jest to wszystko odwrócone. Koń ma służyć człowiekowi i ma z człowiekiem współpracować. A teraz zbliża się zima. Czy to jest jakiś problem dla konia, że on, jak jest na przykład śnieg, lód, to nie jest wyprowadzony na zewnątrz, czy to nie ma znaczenia? To nie ma znaczenia, ponieważ no, konie w naturze też żyły, nie wchodziły nigdzie, na zimę się nie zamykały, nie wchodziły. W związku z tym koń zrzuca sierść letnią, ma zimową. Jest to sierść dużo grubsza, dużo dłuższa i w związku z tym na pewno też trzeba konia przyzwyczaić, jeżeli koń przebywa cały czas na dworze. Nasze konie przebywają w stajni, natomiast na patrole wychodzą i to w niczym nie przeszkadza. Ewentualnie, jeżeli są bardzo duże mrozy, mamy również takie specjalne puderki dla nich, żeby je ochronić. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o pogodę... A chodzą też do solarium? Bo słyszałam, że są solaria dla koni. Są solaria dla koni, są, no niestety... Ale one się tam nie opalają, to służy innym celom. To jest kwestia tylko rozgrzewania skóry, nagrzewania partii mięśni i jakby wysuszenia, bo te solaria są używane po myjkach. Jest myjka z ciepłą wodą, konia się myje, prawda? I on wtedy, żeby szybciej wysechł. Czyli to są takie wiadomo, że bardziej lecznicze solaria. Panowie, z taką miłością o tej całej pielęgnacji i w ogóle o tej relacji z koniem opowiadacie. Że tak jest. No nie miałam wątpliwości, ale teraz to tak już no, widać wprost. Ale warto też wspomnieć, że Zbyszek jest lekarzem weterynarii, czyli pasja, miłość, ale i wykształcenie, czyli opieka, można powiedzieć, w pełnym zakresie. Tak. A proszę jeszcze powiedzieć, czy, ale tak szczerze, czy miło spogląda się na rzeczywistość z siodła końskiego? Jest się jednak mimo wszystko powyżej tych wszystkich, którzy są trochę niżej, no i nie siedzą w danym momencie na koniu? Tak, na pewno tak. Z tym, że jest to taka bardzo specyficzna praca. Mogę powiedzieć, jak to wyglądało na przestrzeni tych 20 lat, które już istniejemy w Straży Miejskiej. Na początku, jako ciekawostkę, mogę powiedzieć, że jak wyjeżdżaliśmy w pierwsze patrole, to ludzie z wielkim niedowierzaniem. Na biskupinie zaczynaliśmy. Wychodziły takie starsze panie w tych domkach prywatnych, przed drzwi, tak patrzą, jedziemy na koniach. O, ułani przyjechali, prawda? Więc to się jakby z tym cały czas pojawia. Dobrze, że nie kosarię. Dobrze się kojarzycie. Tak, oczywiście. Dobrze. Dziękujemy bardzo pan Zbigniew Golonka i pan Waldemar Forysiak. Konna Straż Miejska byli gośćmi poranka w EQ24. Dziękujemy panom. Witamy Państwa ponownie w porannym programie Telewizji EQ24. Wawolniewicz i Artur Brzozowski. Mniej więcej godzinę temu informowaliśmy, jak wygląda sytuacja na wrocławskich ulicach. Czy są korki? Piotr Błachut jest na skrzyżowaniu ulicy Karkonoskiej. Piotrze, czy już szczyt korków minął, czy w miarę spokojnie można wjechać do centrum miasta od strony południowej? Witam ponownie. Kierowcy nadal próbują dostać do centrum miasta. Najprawdopodobniej zmierzają do pracy, ale muszę przyznać, że ruch przebiega tutaj spokojnie. Chciałbym przypomnieć tylko, że
Zakorkowanych jest kilka głównych ulic. Głównie są to wjazdy do Wrocławia od strony Trzebnicy, Śródy Śląskiej, Obornik oraz Kobierzyc. Nadal korki utrzymują się na ulicach Kosmonautów, Lotniczej, Legnickiej, Klecińskiej, Opolskiej, Trauguta, Krakowskiej. Dodatkowo zakorkowana jest Leśnica Oporów i ulica Kochanowskiego w stronę centrum. Uwaga, zmiany w liniach tramwajowych. Dzisiaj tramwajami z numerem 3 i 5 dojedziemy tylko do Galerii Dominikańskiej. Nie dostaniemy się na ulicę Trauguta. Są to informacje dosłownie sprzed kilku chwil. I chciałbym tylko przypomnieć tym, którzy chcą mieć dzisiaj spokojną podróż i niekoniecznie chcą spotkać w tramwajach czy autobusach kontrolerów. Dzisiaj ci pojawią się w liniach D116, 131, 141, 291. I chciałbym jeszcze przekazać taką informację. W związku z planowanym zakończeniem prac związanych z remontem mostu muchoborskiego planowane jest wprowadzenie zmiany trasy linii autobusowych 107, 119, 241 i 319, które powrócą na swoje stałe trasy przejazdu. O tym, co będzie działo się na wrocławskich ulicach, będę informował na bieżąco. Dziękuję. To był Piotr Błachut, a my już jesteśmy u Oskara. I tak, kilkanaście minut temu widzieliśmy piękną jajecznicę z kurkami, a teraz mamy coś, co jest chyba, nie wiem, albo wygląda bardziej pożywnie, albo jakieś takie większe. Co to jest? Fenomenalnie pachnie. Tak. Jest to bagietka z dressingiem z jogurtu naturalnego i ze szczawiu, żeby złamać trochę smak. Do tego mamy marynowaną w soi kaczkę. No właśnie, bo tak się zastanawiałam, widząc wcześniej, z czego jest ta marynata? Ona się składa głównie z oliwy, z oliwek i z soi. Mhm. Bez przypraw? Do tego sól i pieprz. Aha, tylko. Soli nie za dużo, bo wiadomo, że soja jest dość słona, także... Czy taka kanapka, jak my już ją sobie zjemy na śniadanie, bo ona naprawdę wygląda imponująco, także jeśli chodzi o rozmiar, wystarczy nam do obiadu? Wystarczy, prawda? Wydaje mi się, że to jest dość duża porcja, a więc wystarczy nam spokojnie do obiadu. Tak jak wcześniej mówiłem, żeby zaspokoić ten ciężki pracujący dzień. Ona tak pięknie wygląda i tak pięknie pachnie, świeżo, że mimo, bardzo, że prawda? Ja jadłem śniadanie, poczułem się teraz szczęściarz. Na jej widok głodny. Szczęściarz. Dobrze, my jeszcze do ciebie wrócimy, ale widzę, że tam jeszcze coś jest przygotowane. To nam zostało tutaj z tego, co możemy włożyć do kanapki. Tak jest. Mhm. A powiedz jeszcze tylko, bo tutaj mamy tak, chodzi mi o to zielone z czerwonym, bo szczerze tutaj powiem, że nie wiem, co to jest. Tutaj mamy kiełki. Mamy kiełki brokuła i kiełki buraka. To są liście, kiełki buraka. Liście młodego buraczka i liście młodej... brokuła, przepraszam. A, broku. Tak jest. Dobrze. Dlatego trochę dla ostrości daliśmy papryczki, żeby też pobudzić nas energetycznie. Energetycznie, dokładnie. Do tej kolejnej potrawy zaraz za chwilę wrócimy. My jeszcze na zakończenie tak programu u ciebie będziemy. Chociażby super. Po to, żeby powąchać, bo im bliżej jesteśmy, to tym piękniej pachnie. A teraz już jesteśmy u Michała. Michał, który jest trenerem personalnym, o czym mówiliśmy podczas naszego ostatniego spotkania. Pokazywałeś ćwiczenia. Powiedz proszę, w jakim tempie, zanim nam pokażesz kolejny zestaw ćwiczeń, w jakim tempie, jeśli ktoś chce zrzucić wagę, tę wagę powinien zrzucać, bo myślę, że każdy z nas zna wiele takich osób, które ciągle tyją i się odchudzają, tyją i się odchudzają. Taki efekt jojo. Trening, który przed chwilą zaprezentowaliśmy, powinny wykonywać osoby, które mają większe doświadczenie w treningu, które już są, że tak powiem, po jakimś tam stażu, bo takie treningi dla osób na przykład otyłych z jakąś dużą nadwagą nie sprawdzą się z tego względu, że mogą uszkodzić stawy, więzadła w kolanach. Czy to zbyt wymagające? Także zbyt wymagający, bo ten trening musi być wykonywany na jak największych obrotach, czyli jak najszybciej, z jak największą intensywnością. Dlatego dla osób takich bardziej otyłych z nadwagą, lepszym rozwiązaniem będzie trening aerobowy, czyli na przykład jakiś rowerek stacjonarny, czy tam powiedzmy spacer na bieżni, bądź jakiś orbitrek w takim stonowanym na przykład tempie, maksymalnie do 140 uderzeń na minutę, jeżeli chodzi o tętno. A jakie to jest dobre tempo zrzucania wagi? Kilogram w miesiącu, 2 kilogramy, 5, tak? No są tacy, którzy chcą być jakimiś rekordzistami, zrzucają bardzo dużo. Pół kilograma na tydzień jest takim optymalnym rozwiązaniem.
Na pewno nie więcej. Jeżeli coś jest więcej, to znaczy, że trzeba coś zmienić w diecie, tak? Okay. Później wiadomo, że im szybciej zrzucamy wagę, tym ta skóra będzie wtedy bardziej obwisła. Dlatego trzeba wszystko robić z głową. Trening. I konieczny jest trening. Oczywiście. Dobrze. Dieta plus trening. Czyni cuda. Czyni cuda. Dobrze, to pokaż nam proszę kolejny zestaw ćwiczeń. Dziękujemy. Dziękuję. Teraz zaprezentujemy sobie formę rozgrzewki. Oczywiście tamta tabata, którą wcześniej zrobiliśmy, musi być poprzedzona rozgrzewką. Zrobimy sobie teraz 4-minutową rozgrzewkę. Hop. To jest nasze pierwsze ćwiczenie. Drugie ćwiczenie. Hop. Tak. Kolejne ćwiczenie. Hop. Wychodzimy w górę. Plecy proste, brzuch napięty. Hop. To jest jedno z takich ćwiczeń, które możemy zrobić w formie rozgrzewki. Będzie bardzo fajnym rozwiązaniem przed tamtą tabatą, o której wcześniej mówiliśmy. To były, proszę Państwa, porady trenera personalnego, co zrobić, aby zachować zdrowie, i dobrą formę, sylwetkę. Tak, i dobrą sylwetkę. Nie zapominamy oczywiście, że dzisiaj jest Dzień Świętego Franciszka z Asyżu, czyli Międzynarodowy Dzień Zwierząt. I o zwierzęta pytaliśmy wrocławian w naszej sondzie. Pies, kot, a może papuga? Dzisiaj zapytaliśmy wrocławian, jakie jest ich ulubione zwierzę domowe. Pies. Dlaczego? Pies jest wierny, kot nie. Właściwie to chyba pies. 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 Dlaczego? Bo pies nie jest taki chamski. W sensie kot nasika i nie przeprosi. Jak pies nasika, to chociaż będzie udawał skruchę. Kot. I dlaczego? Bo jest czysty. Pies to pies. Robi siat, leżeć, turle się. Ja lubię szkolić. Są wolę koty. Rodzicom kotak ze wsi jakoś przyniósł na rękach takie małe coś, gdzie ojciec oczywiście z matką, nie, żadnego zwierzaka, nic, już jednego kota mieliśmy, nie chcemy drugiego, no ale po tygodniu jednak rodzice wymiękli i kot został już z nami na stałe i teraz rozstanie się z takim pluszakiem, przytulanką, który o 5 rano przyjdzie, poliże cię po buzi, to jest takie słodkie, że masakra. A gdybyś miał być zwierzakiem, to jakim, no i dlaczego? Jamnikiem. Nie, po prostu miałem dwa jamniki i niestety dwa były chore i takie to było smutne, dlatego mam takie przywiązanie do jamników i chciałem mieć w końcu jamnika, który będzie ze mną do końca życia. Tygryskiem. Jakbym, chyba sikiratką. Kim? Sikiratką. Co nam ludziom daje posiadanie zwierzaka? Bliskość. Miłość. No na pewno można się do czegoś przytulić, jak się jest smutno, takie mięciutkie się położy obok ciebie i od razu lepiej się człowiekowi robi. Ciepło, może potrzeba przywiązania. No pewnie towarzystwo. W sensie można, no nie wiem, tam pogadać do niego, przytulić, jak jest smutny, no nie wiem. Ostatnie pytanie, jakie jest ulubione zwierzę? Pies. Kolejnym naszym gościem jest pan Radosław Ratajszczak, dyrektor wrocławskiego ZOO. Panie dyrektorze, nawiązując do naszej sondy, pana ulubione zwierzę, chociaż pan jako dyrektor ZOO ma... Instytucjonalnie kocha wszystkie. Wszystkie, ale jakieś i jedyne nie tylko ulubione. Instytucjonalnie staram się nie mieć ulubionych zwierząt, bo to stawia w złej sytuacji te inne. No nie każdy ma szczęście być jakimś taką przytulajką, czarno-białym niedźwiedziem jak panda. Wiele jest takich, które są na pierwszy rzut oka brzydsze, ale one są tak samo ważne, a nieraz ważniejsze. Mm-hmm. I dlatego no, staram się nie mieć. No, kocham nosorożce, tak. A trudno taka się przytulić słabość do nosorożca. Ale dlaczego akurat nosorożce? Co mają takiego w sobie tajemniczego? One są potężne, ogromne, bardzo silne, a przy tym kompletnie nieagresywne. Szczególnie nosorożec indyjski czy biały. Czy czasami można odnieść takie wrażenie, że może być niebezpiecznym zwierzęciem? No jak mu się nadepnie na odcisk, to na pewno. Ale jeżeli nosorożec nie jest prowokowany, to jest to zwierzę bardzo spokojne, które zdaje sobie sprawę ze swojej siły i wyższości i po prostu jej nie używa, bo po co?
Kot. I tak wszyscy wiedzą, że jest najważniejszy. On ma po prostu poczucie własnej wartości siły. Tak. Panie dyrektorze, czytałam takie dane statystyczne, z których wynikało, że w 2013 roku było tam około 600 tysięcy odwiedzających Wrocławski Ogród Zoologiczny. 10 lat temu, kiedy został pan dyrektorem Ogrodu Zoologicznego, to było tam powyżej 300 tysięcy. No i teraz cyfra, którą usłyszeliśmy z Arturem, zanim weszliśmy na antenę, od pana, ilu jest teraz zwiedzających, robi wrażenie, bo to jest... W zeszłym roku rok zamknął się cyfrą 1 888 000 zwiedzających. Ten rok będzie podobny. Czyli bo dla porównania pan powiedział, że Wrocławskie Zoo pobiło Wieliczkę i Zamek na Wawelu? Tak, to znaczy jest największą biletowaną atrakcją Polski, jeżeli chodzi o atrakcje turystyczne. No Wawel, Wieliczka to około 1 400 000. Ale to jest niesamowite po prostu. Z tym Wawelem i Wieliczką to ja jestem tak zaskoczona. To widać skalę porównania. Tak, zawsze się wydawało, że to są takie dwie rzeczy, takie dwa przeboje turystyczne, historyczne, które są nie do przebicia. Się okazuje, że jednak tak. Co najbardziej przyciąga wrocławian do, znaczy Polaków do Wrocławskiego Zoo? Nie tylko Polaków, bo właśnie w zeszły wtorek nagle miałem takie dziwne uczucie, że znajduję się w Czechach. Po prostu prawie każdy zwiedzający zoo mówił po czesku. No i z ciekawości sprawdziłem, to był Dzień Święta Narodowego, Święta Wacława. I po prostu zoo było napełnione mieszkańcami Czech, co jest dla nas wielką radością. Okazuje się, że to jest jednak mocno ponadregionalny produkt. Oczywiście otwarcie Afrykarium, jedyne w Polsce, oceanarium pierwsze. Nigdy takiego nie było. Ale też i cały kompleks spraw. My od wielu lat staramy się, żeby zoo było przyjazne dla obu stron. Dla zwierząt i dla ludzi. Myślę, że to zaczyna być widać. Panie dyrektorze, ta marka Wrocławskiego Zoo już jest tak znana, że nie trzeba jej reklamować w formie marketingu. Czy jeszcze jest to potrzebne, pan uważa? Znaczy, na pewno będzie to potrzebne, ponieważ z czasem to wszystko się opatrzy. A ogrody zoologiczne są jak Czerwona Królowa z Alicji w Krainie Czarów. Żeby stać w miejscu, muszą biec. No, musimy się stale zmieniać. Zawsze jest najgorsza klatka, najgorszy wybieg, który musimy zmieniać. No i tylko wtedy zoo pozostaje atrakcyjne. Natomiast w tej chwili wstrzymujemy taki bardziej agresywny marketing, ponieważ dochodzi do przepełnień. Niestety w jeden dzień w sierpniu mieliśmy 23 600 ludzi. No my pamiętamy. To jest ogromna masa ludzi, którzy muszą zaparkować, przyjść, zjeść, zwiedzić. Nie chcemy tego przegrzać. Ja nie wiem, czy to był ten dzień, ale pamiętam, że w czasie wakacji zdarzyła się też taka sytuacja, kiedy kolejki do ogrodu zoologicznego ustawiały się o 5 rano, czy nawet przed 5 rano. Tak, to się zdarza. Ludzie, którzy... No można kupić bilety w internecie, wtedy wejście jest bezproblemowe, mamy taką opcję, no ale niektórzy tego nie robią lub nie potrafią. No to ustawiali się rzeczywiście od 5 rano, jak kiedyś do rzeźnika. Panie dyrektorze, czy pan ma jakieś marzenie jako dyrektor? Sentymentalne kolejki w PRL-u. To jest jedyne miejsce... Ostoja PRL-u we Wrocławiu w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Jedyne miejsce we Wrocławiu, gdzie są kolejki. Panie dyrektorze, czy pan ma jakieś marzenie, żeby mieć we wrocławskim zoo jakieś zwierzę, którego jeszcze tutaj nie ma? A przepraszam, ja tylko może powiem, bo to jest bardzo istotne, bo te ostatnich, zanim pan dyrektor odpowie, bo tych ostatnich kilka lat to jest tak, i modernizacja, ale także hodowla gatunków zagrożonych, prawda, to jest okapi. Mamy sukces hodowlany, czyli tapir, który urodzony jest pierwszy w historii ogrodów zoologicznych w zamknięciu. To się wcześniej nie zdarzyło. No i to wszystko to jest właśnie Wrocławski Ogród Zoologiczny. Tak, to Wrocławski Ogród Zoologiczny zawsze był istotny. Natomiast w skali świata i Europy i cieszę się, że tak zostaje. Natomiast jeżeli chodzi o marzenia, to moje marzenia są w tej chwili związane z takim zwierzęciem, o którym nikt nigdy nie słyszał. To zwierzę nazywa się Saola. To jest dość duże zwierzę kopytne, odkryte w 1995 roku w Wietnamie. 1995 roku. Wydaje się, że wszystko zadziwiające, że coś jest odkryte dzisiaj, tak? Z potężnymi rogami wykrzywionymi. To dziś przetrwało ich od 20 do 50, rozrzuconych na dystansie około 1000 kilometrów wzdłuż granicy Laosu i Wietnamu. No i w tej chwili nasze zoo jest jednym z 5 wiodących ogrodów zoologicznych
jest jeszcze San Diego, Chester w Anglii, Edynburg i Nowy Jork, które mają za zadanie ten gatunek uchronić przed niechybną zagładą. Ale to znaczy, że to zwierzę że to trafi tutaj do Wrocławia? To w dalekiej przyszłości być może. Mhm. Najpierw w tej chwili zaczynamy budowę stacji hodowlanej w Wietnamie. Będziemy próbować te szczątki tej populacji odłowić, zanim zostaną wyłapane przez kusownika. No i zacząć je hodować tam. Jeżeli to wszystko się powiedzie, być może za 10, 15, 20 lat trafią również do europejskich ogrodów, do czasu, kiedy będą mogły wrócić na wolność. Mhm. Zakładamy, że po 30 latach poziom ochrony przyrody w Wietnamie może być już na tyle wysoki, jeżeli nie zajdą jakieś polityczne komplikacje, że będzie można je przywrócić. Bo taka jest rola ogrodów. To nie jest to, że my chcemy te zwierzątka wszystkie trzymać tam w tym ogrodzie. Czy chcecie niektóre w ogóle uchronić przed zaginięciem? Tak, i my coraz więcej jako wrocławskie ZOO, coraz więcej wysiłku wkładamy właśnie w taką działalność, która nie jest u nas w ZOO, tylko tam gdzieś. Nasz pracownik był w Assamie, odchowywał młode nosorożce indyjskie, których mamy zginęły od kuli kusownika. Druga pracownica ratowała żółwie na Palawanie w Filipinach. Teraz pracownik jedzie do RPA, żeby ratować pingwiny, które zaolejone trzeba umyć, wypielęgnować i zwrócić naturze. To jest prawdziwa działalność. To jest bardzo ciekawe, bo większość ludzi nie wie, w jaki sposób zwierzęta trafiają. Czy na przykład są takie zwierzęta, które pan kupuje do ZOO? To się zdarza sporadycznie, dotyczy tylko w zasadzie ryb i bezkręgowców. Pozostałe zwierzęta przekazywane są całkowicie bezpłatnie. My również przekazujemy bezpłatnie, bo to są zwierzęta, których hodowla jest koordynowana. Gdzieś jest ktoś, kto decyduje. My prowadzimy 6 takich programów w naszym ZOO i my decydujemy. To są wyjce, na przykład kanczyle filipińskie, które wszystkie mają w rodowodzie Wrocław. I to jest gatunek, który muszę państwu powiedzieć, po raz pierwszy w tym roku udało się dzięki naszemu finansowaniu sfilmować w naturze. Są 3 sekundy filmu. Jaki błysk energii i radości w oku się pojawił, prawda? Także wiemy, że jeszcze żyją. To jest wielka sprawa. Po raz pierwszy od 1986 roku jest to potwierdzenie, że to zwierzę jeszcze jest. Ale panie dyrektorze, to o czym pan teraz powiedział, czyli te wyjazdy pracowników Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego w te miejsca, gdzie się pomaga zwierzętom, to w zasadzie jest to, no nie powiem, że tajna działalność, ale na pewno bardzo niewiele się o niej mówi, bo ludzie z reguły przychodząc do Ogrodu Zoologicznego, z reguły też z dziećmi, więc przychodzą, oglądają, a nie zastanawiają się, zresztą też nie mają powodów, ale nie zastanawiają się nad tym, że za tym stoi coś o wiele większego i istotniejszego. Tak, to prawda, że jeszcze z tą wiadomością nie wszędzie docieramy. No w tej chwili robimy, co miesiąc jest takie spotkanie ZOO na ratunek. W każdy ostatni piątek miesiąca można przyjść, posłuchać o tym, co robimy poza ZOO. Mhm. A robimy dużo, bo nasze projekty umieszczone są w Paragwaju, w Brazylii, w Kongo, w Indonezji, Filipiny, Wietnam, Laos. Tam mamy projekty, w których uczestniczymy. To też jest bardzo ważne, co pan mówi, bo niektóre osoby uważają, że ZOO jest więzieniem dla zwierząt. Pan tłumaczy, że wiele gatunków tych zwierząt dzięki ogrodom zoologicznym po prostu przetrwa. No to jest takie bardzo łatwe więzienie dla zwierząt. Ja dużo jeżdżę, dużo podróżuję. Byłem ostatnio na wyspie Rottnest, to jest w Australii koło Perth. Tam przetrwała jedyna populacja takich małych angurków kłoka. Bo na kontynencie tym głównym już zostały wytępione przez zawleczone lisy i koty. Na Rottnest one przetrwały i z kolegą dyrektorem z innego ZOO w kolonii poszliśmy w busz, żeby je zobaczyć. Po 2 godzinach, nie widząc żadnej kłoki, wyszliśmy na przystanek autobusowy, bo tam jeździ naokoło wyspy taki jeden autobus shuttle bus. No i na tym przystanku były 2 stoliki piknikowe, taki ten właśnie stand do autobusu i 2 kosze na śmieci i tam było 5 kółok.
Chciałam powiedzieć, że domyślam się puenty. Urzędowały. I mam to zdokumentowane na zdjęcie. Po co one będą łazić po tych krzakach, które kłują? Jak jest wygodny stoliczek. Tam jeszcze może jakiś wąż się zdarzyć, byle co. No to po co? Tu mają jedzenie, tu mają stoliczek, wszystkie siedziały pod stoliczkami. Bardzo kulturalnie. Bardzo kulturalnie, muszę się przyznać, że jednego z dużym wysiłkiem zapędziliśmy w krzaki, żeby zrobić jakieś zdjęcia w miarę naturalne. Nikt by panu nie uwierzył, że naturalnym byłoby przy stoliku. To jest dzisiaj natura. Czy jest naturą, że sarenka stoi sobie przy autostradzie i żeruje? No i obok niej przejeżdżają te tysiące samochodów, a ludzie protestują, bo zoo jest, prawda, w mieście i samochody jeżdżą. Nie ma już miejsca, gdzie samochody nie docierają. Myśmy zmienili środowisko, zmienili świat na tyle, że w tej chwili o takiej prawdziwej naturze to może gdzieś małe kawałki Nowej Gwinei, może jeszcze gdzieś w Amazonii, ale... Bo Afryka już nie. Afryka już nie, nie. Także chyba na Azja Południowo-Wschodnia w ogóle, tam jest człowiek na człowieku. Także nie przesadzajmy. Naszym zadaniem jest, no bo dzisiaj jest Dzień Zwierząt, żeby zwierzęta u nas żyły godnie i umierały godnie. Ale nie tylko 4 października. Nie tylko, to jest bardzo ja ważne. Nie lubię takich okazji różnych. To trzeba nie, wtedy robić się więcej mówi, ale tak naprawdę dokładnie. Jest potrzebna tak codzienna praca żeby uświadomić ludziom, że warto codziennie o tym tak, to myśleć. Trzeba robić codziennie, myśleć o tym codziennie i robić to codziennie. Panie dyrektorze, w ogrodzie zoologicznym nadal jest taki zwierzyniec, tak? Znaczy ogródek dziecięcy. Właśnie, tak. Ogródek dziecięcy, bo wiem, że kiedy mój syn był młodszy, to średnio raz na 2 tygodnie do tego ogrodu zoologicznego chadzaliśmy i oczywiście w tym ogródku generalnie jak już utknęliśmy, to utknęliśmy, bo on tam wszystkich zwierząt chciał dotknąć, poprzytulać. Czy to jest dobra metoda i jedyna, która pozwala młodemu człowiekowi zaprzyjaźnić się i nabrać, pomijając zwierzęta domowe oczywiście, ale pozwala nabrać szacunku i umieć zaprzyjaźniać się ze zwierzętami w przyszłości? No niestety tak, bo społeczeństwa, szczególnie miejskie, strasznie się wyalienowały. Nawet dzieci wiejskie często nie widzą świni. Tak. Świnie są zamknięte w tych przemysłowych tuczarniach, gdzie nikomu nie wolno wchodzić oprócz krowy personelu. Krowy też rzadko widują. Kiedyś były no, krowy oczywiście. Na łąkach, a teraz trudno zobaczyć. Także to jest jedyna dla nich możliwość, żeby zapoznać się z tym, na czym nasze społeczeństwo urosło. Myśmy dobudowali tam specjalnie taką część dla koni i osłów, bo tak naprawdę wielki pierwszy przeskok to nie była maszyna parowa. To było oswojenie koni, które spowodowały wielkie wojny. Czyli istotniejsze dla historii, tak? Zdecydowanie tak. Ukształtowanie w ogóle geografii politycznej świata nastąpiło na koniu, nie na maszynie parowej. Także to już wtedy już były ukształtowane te granice, kiedy powstała maszyna parowa. I chcemy to pokazać i to pokazujemy. Pokazujemy stare wyposażenie, stare maszyny konne. Dzieci, młodzież muszą to wiedzieć. Oni często pozostają w świecie wirtualnym i nawet słyszy się wielokrotnie taki argument, że ja nie pójdę do zoo, bo ja już wszystko widziałem. W 3D nawet. W internecie. A ja wtedy takiego człowieka pytam, panie, a był pan w Paryżu? A on mówi, no z reguły, że był. A mówię, a poszedł pan zobaczyć wieżę Eiffla? No poszedł, a po co? Nie wie pan, jak ona wygląda? No przecież widział pan ją 1000 razy. Tak. To jest dokładnie to samo. To nadal jeszcze wirtualny świat jest inny. Ja może podsumowując, powiem tylko takie troszkę statystyki, bo oprócz tego, że wiemy, jaki jest ten rekord, czy rekordowy rok, czy lata związany z odwiedzającymi Wrocławski Ogród Zoologiczny, to Wrocławski Ogród to jest 33 hektary. To jest ponad 10 tysięcy 50 zwierząt, ponad 1100 gatunków. Imponujące. I to jest druga kolekcja w Europie. A, druga kolekcja w Europie. Pod względem bioróżnorodności jest to druga po Berlinie. Druga Berlin ma 2 ogrody. A co jeszcze jest istotne, na obecnych ziemiach polskich jest to jedyny taki generalnie nieprzerwanie, no z jakimiś epizodami po II wojnie światowej i wcześniej, nieprzerwanie działający ogród zoologiczny. Bardzo dziękujemy. Pan Radosław Ratajszczak, dyrektor Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego, był gościem poranka EH24, a za chwilę przegląd prasy i Marian Maciejewski.
czyli pies, kot czy krokodyl. Od nas zależy, jakiego chcemy mieć pupila w domu. Ja mam kotka, ale takiego zmyślnego, który nie chce pić z miseczki, tylko wskakuje do wanny i czeka na bieżącą wodę. Obiecałem Państwu w dalszej części przeglądu omówienie strzelaniny na ulicach Breslau. Okazuje się, że nie była ona taka bardzo poważna, ale historyjka małżeńska. Pewien rzeźnik źle żył z żoną. Nie wiemy, czy był brutalny, bo gazety Breslauer Zeitung nie podaje. Żona uciekła do swojego brata, więc on wziął przyjaciela rolnika i poszedł do swojego szwagra, czyli do brata żony. Rolnik zapukał do okienka, otworzyła szwagierka. I tu jest ważna jeszcze informacja. Otóż ten rzeźnik Erich R. wziął ze sobą pistolet. Ale wziął dlatego, jak twierdził, że jeśli odmówi powrotu do domu jego żona, to on się zastrzeli. Otworzyła okno szwagierka i zobaczyła obcego mężczyznę, tego rolnika. Przestraszyła się, wypuściła psa. Pojawił się w oknie mąż tej pani, czyli brat, czyli szwagier tego rzeźnika i wtedy padł strzał. Oskarżony Erich R., rzeźnik, twierdził, że strzela w powietrze, żeby wystraszyć psa, ale na budynku znaleziono ślady kuli i uznano, że jednak chyba chciał zastrzelić kogoś z nich, może liczył na to, że wyjdzie żona. Jak się sprawa zakończyła, nie wiadomo, ale powiem Państwu drugą historyjkę, ponieważ w każdy wtorek dodatek historyczny o dziejach regionu Polski i świata i gazeta Breslauer Zeitung z 1932 roku podała taką informację, że pewien 60-letni mężczyzna połknął swoje sztuczne zęby. Jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli przekornie, operacja się udała. Nie do końca sukcesem. Operacja się udała, zęby wyciągnięto, pacjent zmarł. I skoro jesteśmy przy kwestiach zdrowotnych, nadchodzą już chłody, plucha, ludzie, bójcie się grypy. 500 tysięcy do miliona osób umiera z powodu powikłań. I co jest ciekawe, lekarze zachęcają nas do szczepień, ale sami w Polsce tylko szczepią się, to około 5-6 służby medycznej się szczepi, gdy w Stanach Zjednoczonych jest to procent tak 40-50. Także mówią, że warto się szczepić. W Polsce co 25 osoba się szczepi, zwłaszcza, że jest jesień, ale dopadną nas grypy w styczniu, w lutym, w marcu pewnie. I jednak warto zadbać o zdrowie już dziś. Na dzisiaj to wszystko w przeglądzie prasy. Dziękuję. Marian dzisiaj nam zafundował nie tylko przegląd prasy właściwy, współczesny, ale historyczny. Także. A teraz już, proszę Państwa, sprawdzimy pod koniec naszego programu, jaka jest sytuacja teraz na wrocławskich ulicach. Od rana informowaliśmy, tak, jak się wygląda sytuacja na Karkonoskiej. Piotr Błachut jest. Piotrze, widać, że już ruch jest raczej spokojniejszy. W tym momencie, przyznam szczerze, jestem nieopodal mostu Partynickiego na wrocławskich Partynicach, gdzie jak widać tworzy się korek. W stronę Bielan samochody jadą w miarę spokojnie, ale w stronę Wrocławia zdarza się, że muszą stać w ogromnym korku, a samochody tworzą łuk. I chciałbym tylko, i tutaj są naprawdę utrudnienia, i chciałbym przypomnieć, że nadal zakorkowane są ulice takie jak Legnicka, Klecińska, Opolska, Trauguta, Krakowska, Oporów oraz ulica Kochanowskiego w stronę centrum. Przypominam też, że są zmiany w liniach tramwajowych. Tramwajami 3 i 5 dojedziemy tylko pod Galerię Dominikańską. Nie dostaniemy się na ulicę Trauguta. I przypominam dla tych, którzy nie chcą na swojej drodze spotkać dzisiaj kontrolerów, ci pojawią się na kursach z numerami D116, 131, 141 i 921. Dziękuję serdecznie.
To był Piotr Błachut i ostatni jego dziś w dzisiejszym spotkaniu porannym raport z wrocławskich ulic, a my jesteśmy u Oskara w kuchni. I teraz tak, tę piękną kanapkę już widzieliśmy, wiemy, że ona jest z kaczką. Tutaj mamy jajecznicę z kurkami, ale jeszcze nam po drodze dwa dania przybyły. Tak, przybyły nam dwa dania, jeżeli chodzi o... Przybyła nam sałatka i sałatka jest dokładnie tym samym, co nasz farf w kanapce. Czyli mamy dwie wersje, tak? Dla tych, którzy dokładnie lubią pieczywo i dla tych, którzy pieczywa skromnie nie muszą. Tak, skromnie. Dokładnie. I ona nie jest z żadnym dressingiem, bo tutaj mamy sałatkę z dressingiem. Ona jest po prostu z olejem sezamowym. I oprócz tego... Właśnie, bo czuć ten zapach w powietrzu. I oprócz tego mamy jeszcze koktajl, czyli deserek. Póki mamy jeszcze sezonowe owoce, warto z tego korzystać i brać z nich dużo witamin. No i czy słodyczy. To są jagody czy borówki? Borówki. Borówki, maliny, banany. No i na wierzchu mięta. Bardzo mięta, dziękujemy. Tak, dzisiaj dla nas śniadanie przygotowywał Oskar Onufrejów, restauracja Pergola koło hali stulecia we Wrocławiu. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, my dziękujemy za prawie 2 godziny spędzone z nami. Zapraszamy oczywiście na nasz program poranny jutro między godziną 7 a 9, ale naturalnie zapraszamy też na nasze programy popołudniowe od godziny 18 do 22, ale tak prawdę mówiąc na antenie jesteśmy przez całą dobę. Jak się 2 godziny temu witaliśmy z Państwem, padał deszcz, było pochmurnie, teraz widać, że przejaśnia się, może wyjdzie słońce, czego Państwu życzymy. Miłego dnia. Miłego dnia i do zobaczenia jutro o 7.